No, dzień dobry, dzień dobry, moje kochane bliźniaki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu miesięcznym. Czytanie jest oczywiście na. Przyszły miesiąc, czyli na listopad 2024 roku, zrobimy sobie tradycyjnie Krzyż celtycki i zobaczymy, co karty będą chciały Wam powiedzieć. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie to, co dla Was, resztę zostawcie. A jeżeli to czytanie to nie jest Wasza bajka, to sprawdźcie swój ascendent, księżyc czy znak Wenusowy. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, z którymi warto się zapoznać, szczególnie gdy jesteście tutaj mm, pierwszy raz. No i moje drogie bliźniaki, pamiętajcie o łapeczkach w górę. Filmy miesięczne wychodzą na podstawie ilości lajków pod filmikami z poprzedniego miesiąca, więc warto zostawić łapkę w górę. Wówczas nie będziecie na szarym końcu, kochani. Lajkujcie, lajkujcie, to nic nie kosztuje. Zachęcam do tego. Oczywiście komentarze, subskrypcje czy udostępnienia są również bardzo, ale to bardzo mile widziane, więc góry wam dziękuję za wasze wsparcie, dziękuję, że jesteście. I już nie przedłużam, lecimy z waszym czytaniem na listopad. Co będzie stanowić wyzwanie dla was w tym miesiącu? Król Buław. Mhm. Co będzie pomagać bądź przeszkadzać? Szóstka Pentakli. Co odchodzi do przeszłości? Dziesiątka Mieczy. Co jest podstawą tej sytuacji? Mag, wow. Co macie w głowie, w sercu? Trójka buław. Co przyniesie niedaleka przyszłość? Dwójka kielichów. E, wasza energia, a z kielichów, energia z zewnątrz, trójka mieczy. Nadzieje bądź obawy, śmierć i wynik bądź rada. Ósemka kielichów. Na spodzie mamy szóstkę mieczy. Mhm. No dobra, talia dopowiadająca jest, no to zaczynamy. Moi drogi bliźniaki, wasze wyzwanie na miesiąc listopad. Król Buław, Król Buław kochani jest tą energią takiej pasji, takiego działania, takiej odwagi, to jest nasz lider, to jest osoba, która przewodzi innymi, więc może właśnie wejść w rolę takiego lidera, albo z taką odwagą, żeby stawić czoła jakimś wyzwaniom, może stanowić dla was wyzwanie. Chodzi tutaj też o decyzyjność, o podążanie za głosem pasji, za głosem namiętności, za głosem czegoś, co skręci, co, co chcemy właśnie osiągnąć. Ale król buław też może być osobą, która będzie stanowić jakieś wyzwanie dla Was. To jest ktoś być może trygonu ognia, baran, baran lew strzelec, bądź osoba bardzo seksowna, bardzo taka ponętna, bardzo kusząca. Czasami król buław może wskazywać na kogoś z przeszłości. Więc zaraz będziemy patrzeć o co chodzi z tym królem Buław. No i co będzie pomagać bądź przeszkadzać. równowaga w dawaniu i braniu, to po pierwsze oczywiście będzie pomagać. Ale to jest kwestia też jakiejś oferty. To jest kwestia oferty. Zobaczymy, co to za oferta, szczerze mówiąc, bo teraz nie chciałabym się tutaj rozwijać, żeby zobaczyć właśnie, jak nam to sytuacja wyjdzie. Szóstka pentakli jest. Że coś, jest nam coś oferowane. Może też mówić o hojności, tak? Że tutaj właśnie ta równowaga w dawaniu, czyli w naszej hojności, będzie kompatybilna z tym, co będziemy otrzymywać w zamian. Więc to zdecydowanie będzie energia taka wspierająca. Zobaczmy tego króla Buław na dzień dobry. Dziesiątka kielichów. Mhm, rycerz pentakli. I dziesiątka buław. Ok. Ach, diabeł. Paść pentakli. Mhm. I y, dziesiątka. Dziesiątka pentakli. Mhm. Ósemka buław. Sprawiedliwość, słońce. Kochani, tutaj mi pachnie jakąś reaktywacją faktycznie. Mhm. Dziesiątka kielichów, raczej pentakli. Dziesiątka buław. Hm No, właśnie, tu jest jakaś oferta. Oferta, ale ta oferta jest tutaj właśnie od tego diabła. Mm -hmm. Kochani, widzę tutaj troszeczkę dwa scenariusze u Was, moje drogie bliźniaki. Pierwsza jest taka, że możecie się wpakować w jakiś trójkąt miłosny. Jeżeli jesteście w związku, jeżeli jesteście w stałej relacji, mm. Może pojawić się na horyzoncie ktoś bardzo, bardzo kuszący, kto przyniesie Wam ofertę romansu, kto przyniesie Wam jakąś ofertę dodatkową. Oczywiście, jeżeli jest to bardziej forma pracy dla Was, dla mnie to jest bardziej pod kątem miłości, bo tutaj dużo jest tych kielichowych kart i tak dalej, ale weźcie to też pod kątem na przykład pracy. Jeżeli na przykład pracujecie dla kogoś, idzie boczna jakaś oferta, może od kontrahenta, może od jakiegoś konkurencji czy coś takiego. Tutaj coś kuszącego idzie z boku. Więc jeżeli jesteście w stałych związkach albo macie jakieś stałe umowy, to może iść od kogoś właśnie. Z zewnątrz. No i ten, ten diabeł jest tutaj bardzo, bardzo kuszącą ofertą. Więc jeżeli jesteście w stałych związkach, może być to oferta romansu, może być to oferta jakiegoś związku. Dla części z Was może to być ktoś, z kim kiedyś właśnie romansowaliście, może ta osoba powróci do waszego życia. No i tutaj będzie chciała, że tak powiem, spróbować jeszcze raz. Będzie tutaj dużo pasji, będzie dużo jakichś wyjaśnień, będzie dużo jakichś takich rozmów. No i trzeba będzie podjąć pewne decyzje. Co dalej? Ale dla części z Was, kochani, bardziej czuję, że to jest ten scenariusz mówiący o tym, że osoba jakaś wraca do Waszego życia. Wraca osoba do Waszego życia, z którym kiedyś byliście w jakiejś relacji, ale być może właśnie nie szliście w tą samą stronę, i to wszystko się rozpadło, to wszystko się zakończyło, i teraz ta osoba powraca ponownie z tą swoją kuszącą energią, z propozycją tym razem właśnie założenia rodziny, em, czegoś stabilnego i czegoś. Em, co być może mieć przyszłość tutaj, tak? Z tą, z tą dziesiątką pentakli. Będzie dużo rozmów, będzie dużo jakiegoś takiego zadośćuczynienia, będzie dużo wyjaśnień. No i wygląda na to, kochani, że jednak wyzwaniem będzie ten król buław dla was, niż jakakolwiek wasza energia. Oczywiście też może chodzi tutaj o waszą decyzyjność, o waszą odwagę w działaniu, o waszą pasję, tak? Namiętność, ale czuję, że tutaj właśnie wyzwaniem typowo dla was, moje drogie bliźniaki, będzie ta osoba. Zobaczmy w takim razie tą szóstkę pentakli. Uh -huh. A śmiecze. Cesarz. Wow. Uh -huh. I wisielec. Bardzo mocno baran nam się tutaj pokazuje, więc możecie mieć też do czynienia z jakimś baranem. Uh -huh. Czwórka kielichów, sąd ostateczny, śmierć. I no właśnie umiarkowanie. Kochani, no ewidentnie ktoś wraca do Waszego życia. I o tym będę, będę tutaj mówić. Dla części z was takie mówię, że jesteście w stałych związkach, w jakichś innych relacjach. Może tu chodzić właśnie o kwestię powrotu kogoś z przeszłości, kto może trochę namącić, ale będę tu się bardziej zwracać do osób, które raczej nikogo nie mają um, i, i, i po prostu powraca osoba z przeszłości po to, żeby um, dać sobie drugą szansę. No i idzie tutaj oferta. Kochani, jeżeli jeszcze tej wiadomości nie ma, to niedługo spodziewajcie się tej wiadomości. Wiadomości od kogoś, z kim długo nie mieliście kontaktu, relacja była zawieszona, i teraz ta osoba wraca z taką energią cesarza. To jest bardzo taka odpowiedzialna energia, bardzo właśnie ważna energia, taka męska.

to może być dla Was zaskoczenie, że ta osoba powróci do Waszego życia, albo że powróciła do Waszego życia, żeby coś tutaj zmienić. I jest to oferta, um, wygląda konkretnie, tak bym powiedziała, na, na teraz, na tą chwilę obecną, wygląda konkretnie. Ta osoba zdecydowanie chce coś tutaj wyjaśnić między Wami, chce uwolnić się od jakiejś przeszłości, chce zamknąć rozdział do przeszłości i rozpocząć etap, że tak powiem, uleczenia, uleczenia tej relacji, pójścia naprzód i zbudowania nowych, trwałych fundamentów. E, więc ewidentnie, kochani, jest to oferta, ta, mm, od kogoś, z kim już mieliście do czynienia. No i tutaj jest ta dziewiątka mieczy, oczywiście, no, paść kielichów i szóstka, szóstka kielichów, co tu jeszcze się ukryło pod spodem, król pentakli. Wygląda na to, że będzie Was to kosztować troszeczkę stresu, zmartwień, nieprzespanych nocy, bo będziecie zastanawiać się, czy ta osoba faktycznie się zmieniła i czy można jej zaufać, czy tym razem nie ucieknie, czy tym razem weźmie odpowiedzialność. Dla części z Was możecie mieć dzieci z tą osobą, też tak czuję. I to może właśnie was zastanawiać, bo już raz dzieci, że tak powiem, może właśnie cierpiały, może wycierpieliście z tego tytułu, no i teraz ta osoba wraca, chce tutaj naprawiać wszystko, a wy będziecie się zastanawiać, czy warto po prostu, czy, czy warto wpuścić tę osobę do swojej przestrzeni ponownie, tak? Bądź co bądź, kochani, energia tej osoby na razie mi się całkiem podoba. Ten diabeł na początku był dosyć taki dziwny, ale tutaj chodzi bardziej o to magnetyczne takie połączenie między Wami, że tutaj jest to kuszenie, tutaj jest to przyciąganie, tutaj jest ta, ta mm, wiecie. Ta pasja, właśnie to, 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 ta ta między wami. No i tak jak mówię, kwestia przekonania się, czy jest to faktycznie dobra decyzja, czy jest to faktycznie osoba, której mogę zaufać po raz kolejny, czy jest to osoba, której mogę dać kolejną szansę. To będzie na tapecie, że tak powiem, przez listopad, moi drodzy u Was. Zastanawianie się, czy faktycznie warto. Czy warto? No właśnie, bo coś się skończyło w przyszłości. Skończyło się i to mam wrażenie z hukiem, bo dziesiątka mieczy jest dosyć trudną energią. Jest to energia wbicia noża w plecy, jest to energia właśnie żalu, jest to energia właśnie takiego trudnego zakończenia, energetycznie, emocjonalnie, intelektualnie. Więc faktycznie ta relacja mogła się zakończyć dla Was z hukiem, mogło się coś okazać, mogło, mogliście się rozstać w dosyć niefajnych stosunkach, może się okazało, że ta osoba coś za Waszymi plecami zrobiła. No i doszło do zakończenia, doszło za, do zakończenia. Ale myślę, że podświadomi wydalej manifestujecie, Tą osobę. Mamy tutaj tę energię maga. Mag. To jest też Wasza energia, drogie bliźniaki. I chodzi o to, kochani, że właśnie coś podświadomie nawet czasami kreujemy. Coś podświadomie manifestujemy. Połączenie rodziny, partnera, partnerkę, jakąś ważną dla nas osobę. I nawet czasami możemy mówić właśnie, że nie chcemy tego kogoś starego, ale gdzieś w podświadomości są pewne jakieś takie schematy jeszcze niezakończone. I myślę, że nawet na poziomie podświadomym bardzo mocno część z Was manifestowała tą osobę. Albo oficjalnie, tak? Chcieliście tutaj wrócić do siebie. Jedno jest pewne. Tutaj Wasze marzenia się spełniają, więc Uważajcie, o czym marzycie. Oczywiście, uważajcie, o czym marzycie, bo tutaj to marzenie jak najbardziej może się spełnić. I tak jak mówię, ta osoba może powrócić do waszego życia. Zobaczmy tego maga. Mhm, król pentakli. A z kielichów. No i sąd ostateczny. Jak nic, kochani, danie sobie kolejnej szansy. No, król pentakli. Um, wykazuje się na stabilną osobę. Odważną, konkretną, gotową zainwestować w coś dalej, w przyszłość. Nowa oferta, jakby nie patrzeć, zasem kielichów wasze serce tutaj mocniej zabije do tej osoby, bo tutaj jakieś emocje nie są zakończone. No i są to ostateczne rozmowy na temat tego, co było, na temat tego, co może być, na temat tego, jak to się wszystko zakończy, jak to się wszystko rozpoczęło. Będzie dużo rozmów między wami, i może jest już dużo rozmów. Z czwórką, z czwórką buław to może być osoba, z którą byście w stałym związku, z którą mieszkaliście, albo tak jak mówię, z którą tworzyliście rodzinę. I tutaj pojawia się nadzieja, pojawia się nadzieja, żeby zacząć od nowa, żeby zacząć jeszcze raz. Ale tak jak mówię, są jeszcze pewne sprawy niewyjaśnione między Wami, dlatego, no właśnie, król, królowa pentakli, dlatego... Jest tutaj ta kwestia takiego zablokowania jeszcze, bo ja nie wiem, czy mogę Ci zaufać. Wolę jeszcze trzymać się na dystans, bo kiedyś bardzo mnie zraniłeś, bo kiedyś bardzo mnie zraniłeś, zraniłaś i teraz ja nie wiem po prostu, czy, mm, czy to jest dobry pomysł, żebyśmy jeszcze raz spróbowali. Ale jest ten mag, jest to energia manifestacji, oczywiście, paść kielichów, no i siła. Myślę, że otrzymacie przeprosiny jakich oczekujecie otrzymacie też wyjaśnienia jakich oczekujecie dużo będzie tutaj rozmów a propos tego dlaczego tak się wydarzyło dlaczego takie sytuacje miały miejsce między wami dlatego dlaczego, dlaczego poszło tak, a nie inaczej. I wygląda na to, moi drodzy, że tutaj dowiecie się dużo ważnych rzeczy, które otworzą wam oczy na tą sytuację, które sprawią, że spojrzycie właśnie na tę sytuację z zupełnie innej perspektywy. I myślę, że tutaj pojawi się ta nadzieja, pojawi się nadzieja i ta otwartość, żeby dać sobie kolejną szansę, żeby właśnie spróbować jeszcze raz i żeby zacząć, zacząć od nowa, z taką czystą kartą. No bo w Waszej głowie, w Waszym sercu jest ta trójka buław, czyli chęć pójścia naprzód, chęć zostawienia przeszłości za sobą i pójścia w kierunku mm, nowego. Tak jakby ta osoba, powrót tej osoby do Waszego życia jest takim Waszym statkiem obfitości, jest Waszym marzeniem, jest Waszym spełnieniem. Um, I widzicie, że jest na horyzoncie, oczywiście, że tak, ale jeszcze coś Was tutaj trzyma, jeszcze Was trzyma um, przed zrobieniem tego kroku naprzód. I to jest właśnie to, że trzeba po prostu wszystko wyjaśnić na bieżąco, trzeba Właśnie ustalić zasady, trzeba mm, sprawdzić, tak? Przetestować, czy ta osoba mówi poważnie, czy wywiązuje się ze swoich obietnic, czy faktycznie e, stawia na przyszłość, stawia na związek, stawia na dzieci, stawia na was. Mm. Więc wygląda na to, że kochani, jeszcze zanim podejmiecie decyzję, będziecie czekać i obserwować, słuchać, e, wymagać, e, sprawdzać. Oczywiście, że tak jesteście znakiem powietrznym, musicie przetestować wszystkie fronty, nie? E, zobaczmy bliźniaki, tą trójkę buław. Dla części z Was też tak myślę, że to się może wiązać z jakimś wyjazdem. Wyjazdem do innego miasta, wyjazdem albo przeprowadzką. Dla części z Was wyjazdem za granicę może ta osoba gdzieś wyjechała, znalazła właśnie jakąś stabilną pracę czy coś w tym stylu. I to też może się wiązać właśnie dla Was z taką, z taką przeprowadzką, z taką zmianą. Teraz tak pomyślałam. Zobaczmy tą trójkę buław. Mhm, czwórka pentakli. No właśnie, i jest kwestia takiego zablokowania, że ja jeszcze nie wiem, czy mogę ruszyć naprzód. Czy jestem gotowy, gotowa. E no właśnie. Czy to jest dla mnie dobry kierunek? E, zarówno przeprowadzka, bo tutaj rydwan wyszedł, więc możecie właśnie tutaj, może to być właśnie ze sobą powiązane, ale kochani, zdecydowanie chodzi tutaj o to pójście naprzód. Pójście naprzód w kierunku sukcesu, zostawienie przeszłości za sobą. Wy jeszcze tutaj się wstrzymujecie. Oczywiście łączą Was piękne wspomnienia, łączą Was być może właśnie dzieci i łączy Was niesamowita pasja i namiętność. No ale jest jeszcze sporo tajemnic, jest sporo jeszcze niewyjaśnionych spraw, dlatego jeszcze żonglujecie w prawo, w lewo. Czy mogę właśnie temu zaufać, czy jeszcze nie? Czy to jest dobry czas na odbudowanie fundamentów? Yy, czy ta osoba jest godna zaufania, czy nie? Także tutaj będzie jeszcze troszeczkę wahania, będzie trochę zastanawianie się, ale myślę, że im dalej w las, tym więcej, że tak powiem, iluzji zostanie rozmytych, tym więcej zostanie wyjaśnione i tym więcej pewności będziecie nabierać, że być może warto, warto w to pójść i warto zaryzykować. Bo jakby nie patrzeć... <laughs> To, co się wydarzy w niedalekiej przyszłości, to jest dwójka kielichów. Dwójka kielichów jest kartą miłości, jest kartą partnerstwa, jest kartą e, bratnich dusz, jest kartą związku, e, więzi, tak? Widzicie, tutaj te dwie osoby biorą ślub ze sobą, więc może jakiś ślub być na horyzoncie, ale chodzi bardziej o to Wasze połączenie. Mam wrażenie, że ta więź zostanie ponownie w jakiś sposób spleciona, że ponownie gdzieś tam zaufanie się, otworzycie się na siebie, że właśnie zaufacie sobie, mm, otworzycie swoje serca na siebie. E, wygląda na to kochani, że mm, macie szansę tutaj faktycznie na reaktywację e, tej znajomości. Zobaczmy tą dwójkę kielichów. Mhm, wieża, arcykapłanka. Mhm, I głupiec. Dokładnie. Bank zostaje rozbity. Bank z tajemnicami, bank z sekretami, e, ale bank też taki e, mówiący o granicach, o. O więzieniu, o blokadach między wami. Myślę, kochani, że ta arcykapłanka mówi właśnie o tajemnicach, które wyjdą na jaw, ale też właśnie o ukrytych emocjach, ukrytych lękach, ukrytych aspektach. Mm. To może być też moment, w którym Wy ponownie oznajmicie światu, że, że jesteście ze sobą i próbujecie drugi raz. Oczywiście, bo głupiec mówi o rozpoczęciu nowego rozdziału, mówi o czystej karcie, mówi o e, wejściu w nowe. E, myślę, że ta wieża też jest rozbiciem właśnie, tak jak powiedziałam, Waszych granic. Więc jeżeli jest coś jeszcze, co Was blokowało przed tym związkiem, przed tą relacją, to zostanie usunięte, to zostanie, że tak powiem... E, Wywalone z waszego życia, bo ta więź między wami jest tak mocna. Ja to bardzo mocno czuję, że to jest bardzo, bardzo silna więź, być może jakaś karmiczna, być może właśnie jakiś nawet bliźniaczy płomień, albo właśnie mówię braterstwo dusz, że mm, razem mam wrażenie, że jesteście silniejsi po prostu niż osobno, że gdzieś tam ta tęsknota, jakieś trudne sytuacje w jakiś sposób ograniczały wasz potencjał. Razem możecie wszystko, i to bardzo mocno tutaj widać, że otwiera się jakiś taki rozdział dla was, w którym naprawdę razem będziecie mogli wszystko. Myślę właśnie, że to jest też kwestia wyjścia takiego coming outa, przedstawienia dzieciom, przedstawienia znajomym, przedstawienia rodzinie, że ponownie próbujecie, że dajecie sobie kolejną szansę, że ponownie jesteście razem. No i ten głupiec symbolizuje taką otwartość na nowe: otwartość na nowe. Mhm. Paść w dokładnie. To jest ta nowa ścieżka, to jest ta nowa ścieżka, która się dla was otwiera. Z kochankami oczywiście mocne połączenie, będzie dużo pasji, dużo namiętności między wami, dużo, dużo intymności. Piątka Mieczy. Piątka Mieczy, kochani, e, mówi właśnie o tych ukrytych aspektach, o lękach, o obawach i to zostanie pięknie tutaj zrównoważone. To zostanie pięknie wyjaśnione między Wami. Myślę, że właśnie ta wieża mówi o tym, że już nie będzie niczego, co by miało Was w jakiś sposób ograniczać, co by miało Was blokować na siebie. Tylko właśnie będzie kwestia uleczenia jakichś spraw z przeszłości, uleczenia być może właśnie kwestii tego diabła tutaj, tak, siła. Dla części z Was może ta osoba mieć jakieś uzależnienia, może była od czegoś uzależniona, ale ale dowiecie się, że jest na terapii, że jest czysta, że jest wolna od, od uzależnienia, od czegoś, co ją blokowało, i to da Wam tylko właśnie taką siłę, żeby zaopiekować się tą osobą, żeby dać jej więcej wsparcia, żeby otworzyć się na to wszystko. Dla części z Was ten diabeł może mówić właśnie o jakiejś trzeciej osobie, która ingerowała w Wasz związek. Kochanek, kochanka, kolega z pracy, teściowa czy ktokolwiek. Myślę, że to właśnie też jest inicjatywa mówiąca o tym, że pewne toksyczności, pewne takie blokady zostaną usunięte z Waszego życia. Zostaną um, od, odseparowane, zostaną. Um... No właśnie, przepracowane pięknie. Tutaj bardzo dużo tego wzmocnienia, bardzo dużo tego uleczenia. No i pójścia właśnie w kierunku sprawiedliwości i w kierunku no, zwycięstwa, szóstka buław. Jeżeli są jakieś sprawy prawne, które ta osoba musiała wyjaśnić, jak najbardziej też one zostaną wyjaśnione. Jeżeli na przykład, nie wiem, wcześniej byliście ze sobą, a to był jakiś trójkąt miłosny, ta osoba była, nie wiem, jeszcze w stanem związku, zostaną to sprawy rozwiązane. Dla części z Was, kochani, może być to też kwestia... Mm, ten diabeł, właśnie, może być też kwestią, właśnie, tak jak powiedziałam, tej niesamowitej pasji i namiętności między wami, że tak, jakby kiedy wszystkie mury runą, to o jejku, klękajcie narody z łóżka, to wy nie będziecie wychodzić. Także tutaj też może właśnie o to chodzić. No, nam no właśnie <ścoughs> czwórka, czwórka mieczy i diabeł, więc to może być czas, w którym nie będziecie mogli się nasycić sobą, nie, nie będziecie mogli się, że tak powiem, odkleić od siebie. Um, no i. No właśnie, no, będzie się działo, moje drogie bliźniaki, będzie się działo. No Wasza energia to as kielichów, czyli rozpoczęcie nowego rozdziału, wasze serce mocniej zabije, e, kolejna szansa zostaje udzielona, e, a wasze serce otwarte na, e, na tą miłość, na, na ten związek. E, zobaczmy tego asa kielichów. Mhm. Piątka pentakli, trójka buław. Mhm. I siła. Kochani, ten związek, ta osoba daje wam niesamowitą siłę. Już nie czujecie się samotni, już nie czujecie się porzuceni, już nie czujecie się tacy biedni, już nie czujecie się wybrakowani. Idziecie w kierunku siły, wzrostu, wzmocnienia. Właśnie tak jak mówię, ta relacja daje wam niesamowitą taką siłę, daje wam moc, daje wam potencjał. I wy dobrze o tym wiecie, że ten król Buław, to no właśnie, mm -hmm, że to jest czas na zmiany. To jest czas na zmiany. czas, żeby odejść od pewnych schematów, ostatecznie zakończyć jakąś przeszłość i ruszyć w kierunku przyszłości ruszyć w kierunku zmian, ruszyć w kierunku um, czegoś, e, czegoś e, odważnego, czegoś e, większego. E, wygląda na to, moi drodzy, że jeżeli faktycznie jest tutaj jakaś przeprowadzka na horyzoncie, jakaś zmiana e, w miejscu zamieszkania, to wy podejmiecie tę decyzję, że czas się przeprowadzić, czas znowu zamieszkać razem, czas e, wyjechać gdzieś, czas po prostu zaryzykować. E, może was to kosztować właśnie jakieś poświęcenie, może coś będziecie musieli zostawić za sobą, e, ale zdecydowanie jesteście gotowi, żeby zrobić ten krok. Tak, to jest czas. Na zmiany śmierć coś się kończy coś się zaczyna ale też zdecydowanie widzę to to zakończenie zakończenie właśnie starego rozdziału zakończenie jeszcze czegoś co być może nie do końca zostało uleczone i uwolnione to już za wami kochani nadchodzi coś zupełnie nowego no i właśnie, mamy tę Trójkę Mieczy tutaj z zewnątrz. Cierpienie, smutek, żal. Ale tu jest ta piękna runa Dagas, która oznacza transformację. Myślę, że właśnie dla Was pojawia się szansa na przetransformowanie jakiegoś bólu, jakiegoś żalu, jakiejś tęsknoty, jakiegoś smutku, jakichś wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości do czegoś nowego. Tak jakby odrodzicie się na nowo. Reaktywacja, niczym feniks z popiołów, tak? Dagas oznacza motyla, tak? Chyba z tego, co kojarzę, albo właśnie symbolem tej runy jest motyl, czyli właśnie przetransformowanie się. Motyl też jest oczywiście symbolem śmierci, tak? Coś się kończy, coś nowego zaczyna. Więc faktycznie tutaj macie szansę przetransformować jakiś smutek, jakiś żal, jakieś przykrości do nowego stanu, do właśnie tego głupca czuję. Zobaczmy tą trójkę mieczy. Trójka mieczy też może oznaczać właśnie tęsknotę tego partnera, tej partnerki. E, może oznaczać jakiś żal, może oznaczać jakiś smutek, może oznaczać jakieś em, pretensje do siebie, dlaczego tak się wyż, dlaczego tak się stało, dlaczego to miało miejsce. E, może ta osoba też mieć do Was właśnie jakieś pretensje, może musiała przejść właśnie jakieś piekło, żeby ponownie wrócić do Was. Także tutaj ewidentnie jest kwestia właśnie jakiejś transformacji. No paść kielichów, prosiny, otwartość na nowe, a asmieczy, prawda, szczerość, klarowność, ale też chęć zwycięstwa. I siódemka buław, też wysoko postawione granice, oczywiście, że tak. Postawienie na swoim. Ale z siódemką buław też kwestia odpierania właśnie jakichś ataków. Więc jeżeli tutaj były zamieszane osoby trzecie, albo były właśnie jakieś uzależnienie, to osoba jest gotowa stawić czoła tym wyzwaniom, jest gotowa postawić się przeciwko właśnie takim rzeczom, żeby zacząć z Wami nowe życie. I żeby, no właśnie... Wasze marzenia mogły się spełnić. Myślę, kochani, że ta osoba przeszła bardzo dużo, i też jest świadoma tego, że w wyniku waszego rozstania, w wyniku pewnych sytuacji między Wami, które miały. czytajcie sobie sweterek narzucę, miały miejsce w przeszłości, że was zraniła, że na was to wszystko się odbiło. Może właśnie tu jest ta kwestia. Hmm, Braku takiego zabezpieczenia. Jeżeli macie wspólnie dzieci, ta osoba mogła się totalnie wycofać z wychowywania waszego dzieci, gdzieś wyjechać, uciec wręcz. Więc ta osoba wie, że bardzo dużo namieszała, że bardzo dużo, że tak powiem, no narobiła takich głupot, że sprawiła, że gdzieś tam. Um, było i wam ciężko. Było wam ciężko. Ta osoba jest tego świadoma, ale tej osobie też było ciężko. Ważne, żebyście też to zrozumieli, że ta osoba po przechodziła podobne piekło jak Wy. Mimo, że może nie było tego widać. Mimo, że początkowo może właśnie się wydawało zupełnie inaczej. Ale mm, tutaj prawda ujrzy światło dzienne. Otrzymacie, tak jak powiedziałam, przeprosiny, ale to będzie też szansa dla Was, żeby, żeby uleczyć dużo. Żeby naprawić tą sytuację między Wami. I odbudować dom, odbudować rodzinę. Ta osoba naprawdę jest gotowa zainwestować w pełni. Ta osoba jest gotowa przekroczyć właśnie wszelkie blokady żeby uleczyć tą sytuację i spełnić Wasze marzenia, Wasze wspólne marzenia. Mhm. No i właśnie, co dalej? Nadzieje bądź obawy. Śmierć. No właśnie, to raczej chyba ta nadzieja, że uda się zakończyć stare sprawy i faktycznie ten nowy rozdział będzie mógł dla Was przyjść. Nadzieja, że w końcu coś, co było w przyszłości zamknie się raz na zawsze, domknie się raz na zawsze i otworzy się dla Was szansa na nowy rozdział. I czuję, że właśnie tak jest, bo ostateczną kartą jest ta ósemka kielichów, czyli odejście od tego, co nie służy. Odejście od jakichś spraw, odejście od jakiegoś zagrożenia, odejście od mm, jakiejś przykrości, trudności. Widzicie, jak ta wiewiora się tutaj wspina na górę. Myślę, kochani, że właśnie to jest ta energia tego Waszego wzrostu, że uda się pokonać właśnie jakieś demony, jakieś trudności, jakieś, mm, jakieś trudne sprawy i faktycznie będziecie mieli szansę razem, spiąć się wyżej, do góry, po szczęście, po radość, po, po wspólną przyszłość. Ósemka kielichów, tak jak powiedziałam, dla części z Was może oznaczać właśnie tutaj kwestie przeprowadzki, zmiany lokalizacji, miejsca zamieszkania, więc na horyzoncie mogą być właśnie zmiany też tego typu, tym bardziej, że na spodzie jest ta szóstka mieczy, też oznaczająca jakby nie patrzeć, podróż. Może to być też jakaś wspólna Wasza podróż, żeby zbliżyć się bardziej do siebie, więc to nie musi być takie drastyczne na zasadzie właśnie przeprowadzki, chociaż dla części z Was bardzo mocno czuję, że jest to na horyzoncie, Część z Was może to być taka podróż rekreacyjna, która będzie miała na celu ostatecznie zostawić coś za sobą i e, ruszyć w przyszłość. Zobaczmy tą ósemkę kielichów. No, królowa buław. <laughs> Król, królowa buław, pięknie. Eremita. Mhm, czwórka buław, nieźle. A z buław, szóstka pentakli. I trójka kielichów. Wow, dwójka kielichów na spodzie, i król buław, ósemka buław, ale pięknie. Moi drodzy, bardzo piękna energetyka. Ewidentnie tutaj nowy rozdział się dla Was zaczyna. Wychodzicie oboje z ukrycia, um, ale tutaj ten eremita przez tą czwórką buław mi mówi, że właśnie faktycznie możecie mieć ochotę gdzieś wyjechać do jakiegoś domku w lesie, gdzieś w jakąś dzicz, żeby po prostu nacieszyć się sobą. Tak jak powiedziałam, to jest dużo pasji, dużo namiętności, więc może będziecie potrzebować trochę prywatności, moje drogie bliźniaki. I oczywiście tak, super. Część z Was będzie faktycznie spełniać tutaj swoje marzenie o kupnie domu, o budowie domu, o realizacji właśnie em, związku takiego z przeznaczenia. Wychodzicie oboje właśnie z jaskini. Oboje wchodzicie na tą sferę, w ten, w, ten, w ten rozdział z taką pasją, z taką namiętnością. Tutaj ewidentnie, kochani, zamieszkanie razem jest na horyzoncie. Sprawy między wami mogą się bardzo szybko potoczyć. E, Trójka kielichów mówi o reaktywacji, ale mówi też o świętowaniu, o celebracji, o zaręczynach, o ponownym byciu razem. Szóstka pentakli, piękna równowaga w dawaniu i braniu, ale też kwestia przyjęcia Oferty, która jest Wam tutaj oferowana. No i jazz w rozpoczęcie nowego, nowej drogi, nowego życia, pełnego miłości, pełnego pasji, pełnego namiętności, dużo rozmów, dużo, dużo seksu, dużo intymności, dużo, dużo wspólnych działań. No i, po... no, o, król, królowa Kielichów, jajku, jakie piękne. No i właśnie, i ta miłość, i ta miłość po prostu tutaj rośnie. Myślę właśnie, że odejdziecie od spraw z przeszłości i z szóstką buław faktycznie macie szansę tutaj na zwycięstwo, na sukces, na spełnienie. E, więc wygląda na to, drogie bliźniaki, że danie drugiej szansy tej osobie będzie dla Was, no, arcykapłan, będzie dla Was szansą na wzrost, będzie dla Was szansą na uleczenie przyszłości, wyjście poza pewne schematy, poza ograniczenia, wyjaśnienie różnych rzeczy, no i faktycznie pójście w kierunku uleczenia stabilizacji, uleczenia rodziny i dania sobie drugiej szansy. Więc piękna, piękna energetyka. No, szóstka mieczy, kochani, ewidentnie wypływacie tutaj na szerokie wody. E, tak jak powiedziałam, podróż na horyzoncie możliwe, ale szóstka mieczy mówi przede wszystkim o tym uspokojeniu głowy, o tym, że znamy kierunek, idziemy w kierunku wschodzącego słońca, zostawiamy przyszłość za sobą, zostawiamy pewne iluzje. Dokładnie jesteśmy gotowi tutaj zainwestować w to wszystko. Przyjmujemy czyjeś przeprosiny, e, ofertę e, i z rycerzem Pentakli kierujemy się w kierunku właśnie stabilizacji, w kierunku poczucia bezpieczeństwa. E, wszelkie jakieś takie niepewności, wszelkie jakieś kłamstwa, wszelkie manipulacje, wszelkie jakieś trudności zostają uleczone, zostają pokonane. E, granice są wysoko podniesione, ale jest też chęć zawalczenia tutaj o siebie, ponieważ to połączenie, tak jak powiedziałam, jest magiczne. Oboje jesteście gotowi tutaj zainwestować w siebie, dać sobie nową szansę. Patrzycie na to wszystko z innej perspektywy. No i nowy początek się rodzi w kierunku miłości, w kierunku uleczenia. Tak jest i w kierunku budowania um, solidnych fundamentów. Tak jest, prawda, szczerość, rozmowy. No, zwycięstwo, kochani. Uj, to słońce, słońce, czyli w kierunku radości i dzieci. Um, Takiej obfitości w kierunku takiej prawdziwej miłości. Mhm. Więc dajcie sobie tutaj jeszcze szansę. Dajcie sobie szansę. Myślę, że warto. Ta osoba naprawdę um, przychodzi do Was sercem na dłoni i z taką otwartością, by, by rozpocząć nowy rozdział. Więc jeżeli jeszcze są jakieś uczucia, jeszcze tam coś się tli w Was, myślę, że warto dać temu szansę. No dobra, moje drogie bliźniaki, to zobaczmy jeszcze kartę wyroczni dla Was na koniec. Karta stali Wisdom of the Oracle. Zobaczmy, co by chciała Wam powiedzieć. <grym> Blessed błogosławieni. No pewnie. No, building blocks. Zaczynacie budować właśnie klocki pod przyszłość. E, może być jeszcze trochę chaosu, bo pewne rzeczy oczywiście muszą się oczyścić, ale nie bójcie się działać, nie bójcie się działać. To jest czas, kochani, na wasze nowe życie, na stworzenie społeczeństwa, jakiego pragniecie, na domknięcie jakichś spraw, bycie tu i teraz, zostawienie jakiejś przyszłości ze sobą. Dokładnie, bo macie przy sobie właśnie lojalne serce. No i czas naprawić właśnie tą relację. E, nie myślcie za dużo, ale właśnie to jest ważne, żeby tutaj porozmawiać szczerze, wyjaśnić wszystko. Między sobą um, i dojść do tej sprawiedliwości. Oddychajcie głęboko, bądźcie otwarci na wiadomości, na różne wskazówki od wszechświata. Mm, starajcie się skupić na tu i teraz. Bądźcie po prostu szczęśliwi. Tak jest czas na piękną współracę i uleczenie tego, co było. Mhm. Karta numer 22, błogosławione, strona 35. Te numery mogą być dla Was ważne, moje drogi bliźniaki w nadchodzącym czasie. E, I nie, nie 35. czekajcie. West. Trzydzieści Coś cudownego, niezapowiedzianego. Nieoczekiwana łaska od wszechświata. Są momenty w życiu, gdzie jakby znikąd wydaje się, jakby wszystko było perfekcyjnie zorganizowane przez interwencję boską. Czujesz się błogosławiony w sposób, który ciężko wyrazić. To tak jakby morze czerwone rozdzieliło się przed Twoimi oczami, a wydarzenia współpracują, żebyś w łatwy i przyjemny sposób pozbył się problemów. Czujesz w głębi siebie, że to, że nie zasłużyłeś na to, a jednak to się dzieje. Niech podziw i wdzięczność za te łaski cię prowadzi. <laughs> I miłość. Idziesz w stronę pogłębienia zażyłości z wyjątkowym i poświęconym Tobie partnerem. Wiesz, że jesteście sobie pisani. Ten związek został popokosowiony i przyniesie transformację oraz piękno do Twojego świata. Ponadto jest to znak, możliwe, że ważniejszy, że zostałeś wezwany do pogłębienia zażyłości z samym sobą i górą. Z tym nowym etapem, z tym nowym m, rozwojem zobaczysz dowody łaski w swoim życiu. Piękno pięknie, pięknie. Także moje bliźniaki, cóż mogę powiedzieć? Powodzenia Wam życzę. Wszystkiego co najlepsze dbajcie o siebie. Mm. Dużo miłości Wam życzę. <grym> no i co? Widzimy się za niedługo. Wszystkiego dobrego, powodzenia i do zobaczenia. Pa pa.